Cześć, ja nazywam się Jakub Siedler, witam w kolejnym odcinku Cenię Krok po Kroku, serii, na której pokazuję podstawy technologii, programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie. Jeden z naszych ISP, inżynierów sprzedaży regionalnych, poprosił mnie o to, żebym nakręcił krótki filmik o tym, jak zaprogramować detal na TLC, czyli na takiej prostej dwuosiowej tokarce hasa, korzystając tylko z VPS-a, nie pisząc żadnego kodu z palca. No i powiedziałem, no spoko, przecież od tego to jest. No i jak już to sobie tam nakręciłem i mu wysłałem, to on powiedział, słuchajcie, no to słuchaj, to może zrób z tego filmik, bo więcej osób o to często pytało, to filmik by się przydał, więc pomyślałem, dobra, nie zaszkodzi, TL, Enter, tak, włączmy TL-eczkę. Więc pomyślałem, nie zaszkodzi, także w dzisiejszym odcinku pokażemy sobie, jak zaprogramować prosty detal, stosunkowo prosty detal, o taki, pokażę wam tutaj podglądzik, hop, z montażu. Taki prosty detalik za pomocą VPS-a, nie używając żadnego kodu. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy sobie programowanie przedmiotów. Wejdę w edycję na maszynie i zacznę od wybrania VPS, czyli wizualny system programowania. Wybiorę w grupie OD-Turn, czyli toczenie zewnętrzne, planowanie. I ja na razie wyzeruję wszystko, co tu miałem, bo ja miałem trochę rzeczy tutaj zrobione, żebyśmy wpisali to sobie od samego początku. Narzędzie numer 1 w bazie 54, to jest pierwszy numer bazy. Maksymalne obroty 1800, prędkość skrawania, czyli VC, obwodowa prędkość skrawania 200. Dojdę 2 mm od materiału, żeby być bezpiecznym, z włączonym kłodziwem. I bazowa średnica materiału to 200, a końcowa to minus 2, bo chcę przejść przez środek, żeby usunąć dziubek wystający z promienia zaokrąglenia naroża naszego narzędzia. Na czole materiału mam powiedzmy 5 dych i chcę to zebrać od razu po 5 dych, posuwem takim rzędu 0,15, żeby to było w miarę ładne, bez przejścia wykończeniowego, zostawiając zerowy naddatek. Po wszystkim chcę pojechać do domu na wszelki wypadek i zakończyć wszystko opcjonalnym stopem 1. Teraz powiem wygeneruj program i wybiorę utwórz nowy program, bo nie mam jeszcze programu obróbkowego. Stworzę go w pamięci i dam mu jakiś numer. Numer pierwszy, bo to mój pierwszy program i nazwę go VPS, bo jest to jest przykład, jak działa VPS. Dobra. Druga operacja, którą zrobimy, to będzie toczenie zewnętrzne. Ja tutaj znowu wyzeruję sobie wszystko, żeby nam to nie przeszkadzało. I popatrzymy sobie na nasz rysunek. Pierwsza średnica to 110, a toczymy ją od 200, więc surowe wymiary materiału to 200. Po zecie wzdłużnie już nic. Szybko dojadę jednak trochę wyżej. Mogę zamiast wpisywać, pokręcić po prostu kółkiem, sobie z kółeczka pojechać na 202 i na przykład na 1 przed, żeby czuć się bezpiecznie. Uruchomienie to pierwsza linia programu i teoretycznie pierwsza linia leci na 110, ale mamy fazę 1 na 1, więc ja od razu zejdę na 106, żeby z rozbiegu zrobić później fazę i dodam nowy wiersz, który będzie poruszał się do 110, tak jak miałem zrobić, ale na jeden błąd. Ja zwykle kręcę kółkiem zamiast wpisywać, tak mi jest łatwiej i widzę, że jest to 135 stopni, bo liczone jest to zawsze od osi idącej w prawo, jak w matematyce. Przesunę sobie teraz trochę okno symulacji, myślę, że gdzieś tak mniej więcej tutaj ono powinno być ładnie czytelne. Widzę, że już mam faskę. No to kolejna linia mojego kodu to toczenie wzdłużne do minus 10, minus 10 kropka. Trochę wyżej okno na pewno, żebym widział zaraz, co będę robił. Myślę, że tak tutaj jest dobre. Następnie do średnicy 200, czyli do pełnej, ale tutaj widzę, że powinien być jakiś promień między nimi, R2, więc piszę R2. I to tutaj nam się pojawiło, ja to mogę jeszcze zoomować, żeby to było lepiej widać, że jest tutaj ten promyczek, który miał być. Dobra, jesteśmy na tych 200. Teraz sobie przetoczę pewnie przynajmniej kawałek w lewo, do jakichś minus 15, na wszelki wypadek, żeby też mieć pewność, że będę chwytał za coś obrobionego, tak jak szczęki głęboko mi zajdą. I to jest oczywiście kąt 180, bo jest w lewo. I potem pójdę sobie trochę do góry, na przykład na 205. Ale znów na końcu tej linii powinien być ukos 1 mm, bo tutaj miała być faska 1,45 i 1,45 na obu. No to dobra, no to co? Tą stronę mamy zrobioną jako toczenie. Zapiszę sobie ten kształt, zapisz plik i go nazwę. Ja sobie na razie nazwałem to test 1, enter. Nadpiszę taki plik, bo on już był. I mogę wrócić do programowania. Już nie chcę
planować, ale chcę wykonywać kształt. Wybieram profil, ten pierwszy, który właśnie zapisałem. Narzędzie pierwsze to samo, które to robiło, baza 54. O, przepraszam, wyzeruję wszystko, żebyśmy zaczęli od zera, bo ja tam miałem wpisane już jakieś wartości. Dobrze, teraz jesteśmy na zero. 200 metrów prędkości skrawania z wodą bez wysokociśnieniowej. Przygotówka ma 200, czego nie mogę zmienić, bo to już wpisałem wcześniej. Chcę toczyć wzdłuż osi Z na wiele razy, to się zgadza. Kompensację promienia narzędzia wprowadzę, bo chcę, żeby faski wyszły takie, jak mają być. Będę skrawał na przykład po 2 mm. Na gotowo po X zostawię sobie milimetr zapasu i zdyszkę po Z-cie. Posuw zgrupny może być. Szybki dojazd jest określony, szybki dojazd jest określony. Po wszystkim jedź do domu, jedź do domu. Natomiast, jeżeli ta średnica zewnętrzna nie jest istotna, widzę, że jest nietolerowana, to zamiast wybierania zgrubnego, mogę też wybrać wybieranie zgrubne i wykończeniowe naraz, dzięki czemu będę musiał określić jeszcze kilka rzeczy, czyli posuw wykończeniowy 0,127, nawet ok, dla jakiejś takiej płytki 0,8, trochę mało, może ciągnąć, ale może da radę. No i co? No i generujemy program F4 i tym razem już nie tworzymy nowy program, tylko wstawiamy do schowka i w moim programie, który tutaj już mi powstał, w programie o nazwie VPS, który zawiera w sobie na razie tylko planowanie, na samym końcu wklejam go za pomocą F4. I teraz już mam dwie operacje, planowanie i toczenie zewnętrzne. Jaka będzie trzecia operacja na tym detalu? Myślę, że wiercenie. No to wybierzmy sobie wiercenia. Nie chcę na wiertaka, bo to będzie wiertło płytkowe raczej tutaj grane. No i tak rozsądnie myślę, że to musi być inny numer oczywiście. Aha, wyzeruję wszystko. Dobra, inny numer. Ta sama baza. Ale co dalej? Dojazd szybki może być 5 od. Zacznij wiercić od 1 od. Wierć nie na raz, tylko na wiele razy. Z chłodziwem bez wysokociśnieniowego na posuwie. Myślę, że 0,1 dla wiertła jest ok. Całkowita głębokość 155 ma detal. To załóżmy, że 160 mogę sobie dla bezpieczeństwa przywiercić. On mi sugeruje po 16 mm na wejście. Dużo, mało. Kwestia dyskusyjna. Nie podobały mi się jeszcze obroty. 500 obrotów. Jakbym sobie wszedł teraz w kalkulator i go sobie wyzerował oczywiście, żeby nam tutaj wszystko się wpisało od nowa, no to jeżeli będę miał wiertło 30 i to wiertło 30 będzie miało mieć 100 metrów obwodowej prędkości skrawania, wiertło płytkowe z płytkami węglikowymi, to mamy 1061 obrotów. Mogłem to zaokrąglić, mogę wpisać takie jak jest, bez znaczenia, bo posuw i tak jest na obrót. Generuj się, do schowka, na koniec programu, wklej. Czyli mamy operację wiercenia. Po operacji wiercenia wypadałoby to wytoczyć. Wytaczenie w środku jest proste, bo jest właściwie linią i faską, ale ja to chyba sobie zrobię z kreatora. Chyba będzie mi najłatwiej. Więc nowy kształt, tak na pewno. Materiał ma 200 bazowo. Bezpiecznie dojadę do 30 mamy w tej chwili wykonane i milimetr przed. Toczyć będę do 70, dam na razie 4. Żeby znów zrobić wejście faską i zrobię faskę, która będzie schodzić na 70, ale na minus 1, czyli kątem minus 135 stopni. I znów pewnie wypadałoby to sobie troszeczkę przybliżyć, żeby widzieć, co się dzieje. Mamy faskę. Jak już mamy faskę, to teraz chciałbym jeszcze pojechać po zecie na minus 150, powiedzmy 6, czyli 180 stopni. I pewnie jakiś odskok od materiału wypadałoby zrobić, powiedzmy na 65, chyba wystarczający. Zapiszemy sobie ten kształt za pomocą F4, nazwę go test 1 wewnętrzny. I teraz cofnę się do szablonów wytaczania i powiem czas na wytaczanie kształtowe wewnętrzne. Znów wszystko wyzeruję, żeby nam tutaj nic nie przeszkadzało, co było wcześniej. Test 1 wewnętrzny. Narzędzie numer 3 to już będzie, bo miałem nóż, wiertło i wytaczak. Prędkość skrawania. No tutaj na wytaczaku on będzie dosyć długi. Powiedzmy, że mu zejdę trochę z VC. Z wodą oczywiście. Otwór ma 30, on już o tym wie. No i tutaj to jest tolerowane, więc ja to sobie podzielę na dwie operacje. Zrobię osobną zgrubną, osobną wykończeniową. Na zgrubnej nie muszę mieć kompensacji, bo to tylko zgrubna. Myślę, że po milimetrze to absolutny maks. Na gotowo zostaw milimetr i dyszkę. Posuw zgrubny, no myślę, że nie więcej jak 0,2, no to zależy już od tego, jakie będą możliwości. Szybkie dojazdy są określone, do domu opcjonalny stop. Wklejamy program do wytaczania wewnętrznego, natomiast on nie zrobił nam wykończenia, on zostawił nam ciągle naddatek, więc wybiorę teraz obróbkę wykończeniową, może inne narzędzie, żeby to dobrze wychodziło.
Na wykończeniu 127 mikronów na obrót. Myślę, że jest ok, ale wprowadzimy już kompensację, bo już chcemy mieć kompensację, żeby nam fazy wyszły poprawnie, kompensację promienia naroża. I to jest ostatnia operacja po tej stronie, czyli ja jej powiem stop. Po tej operacji chciałbym, żeby mój program się zatrzymał. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie, jak wyjdzie stop, to ja będę mógł obrócić przedmiot i wykonać go z drugiej strony. No i co? Zobaczmy, co nam z tego wychodzi. Troszeczkę możemy sobie powiększyć ten widok, myślę. Taki, o gdzieś o taki może lepiej zadziałać. No, troszeczkę za duży mi wyszedł. Myślę, że coś może takiego. Jeszcze trochę mniejszego. O, coś takiego. Na troszkę wolniej i zobaczmy. Mamy planowanie. Mamy toczenie po zewnątrz, które wykonuje nam od razu tą faskę zewnętrzną. I oczywiście tą faskę drugą zewnętrzną, tą na średnicy 110, też zaraz do niej się powinno dokopać. Właściwie można było wybrać strategię z góry do dołu, byłoby rozsądniej. No ale już taką wybrałem, już niech taka zostanie. Wykończenie tego, wiercenie na wiele razy. Od średnicy otworu 30, które założyłem, że przewiercę, wytaczanie wnętrza. Oczywiście gdybym chciał użyć wiertła HSS-owego, mogłem dodać nawiertek. Nie jest problem, tam była opcja dodania nawiercania. No jak to się skończy, to mamy osobnym narzędziem wykończenie całego środka. No i to wykończenie oczywiście ma być tolerowane w plus 300. Ja to sobie zwykle robię tak, że dla danego narzędzia, które jest wykończeniowe, w moim wypadku to było narzędzie numer 4, mogłem sobie na początek powiedzieć, że minus na przykład dychę dam sobie w geometrii i zobaczę, co wyjdzie. Być może będę miał jeszcze, jak z tego zabrać, właściwie to więcej, minus 5 dyszek, żeby na pół podzielić tą warstwę milimetrową, która mi została na wykończenie i po puszczeniu bym puścił jeszcze raz tą operację, żeby tym razem na pewno się wstrzelić, no bo 70H7 na długości 160 prawie to może być tak ciężkawo z trafieniem, to trzeba będzie się na pewno dograć i dobrze pomierzyć. Ok, mamy zrobioną pierwszą stronę. Co po drugiej stronie? Po drugiej stronie na pewno trzeba będzie splanować sztukę, bo nie wierzę, bo ona była równa, więc narzędzie dalej pierwsze, bo to jest na obróconej sztuce, więc na drugiej bazie. I tutaj większość rzeczy nam już zostaje, bo nic nam się nie zmienia w stosunku do pierwszego planowania, więc raz schwicane rzeczy są już aktywne. Do schowka wklej. Popełniłem jeden błąd. Dałem na końcu, powiedziałem, że to jest koniec programu. Zaraz to pokażę, więc ja teraz całą tą operację usunę, bo mogę łatwo ją usunąć. I na końcu miałem zakończ to end program. Ja nie, ja chcę mieć ciągle opcjonalny stop. Do schowka na koniec wklej. Teraz jest w porządku. Jak splanowałem, to co my tam mamy? Mamy faskę po zewnątrz i mamy faskę po wewnątrz do zrobienia. No to lecimy. Zewnętrzna faska na początek. Narzędzie numer 1. Ono ma promień pewnie 0,8, tak zakładam. Baza 55, bo to drugie zamocowanie, 200 metrów. Bezpiecznie dojedź. Milimetr od materiału, milimetr od materiału. Przecież jest splanowany, nie boimy się już chyba. Faska się zaczyna na zerze i kończy się na średnicy 200. Jej długość wynosi 1, a jej kąt wynosi 45 stopni. Możesz skrawać po ile chcesz, bo to tam jest tylko faska. Posuw mały, żeby ta faska jakoś wyglądała. Nie chcę przejścia wykończeniowego. Chcę zostawić zerowy naddatek na fasce, żeby od razu ta obróbka mi wykonała ją na gotowo. Do schowka na koniec wklej. I tak samo chciałbym sobie zrobić wewnętrzną faskę. Więc wewnętrzna faska albo promień, jeżeli wolę. Może tak dla hecy zróbmy sobie promień. O, chociaż tam ma być faska, ale żeby było dla hecy. Trójka to był nasz wytaczak, bo czwórka to był nasz wykończeniowy wytaczak, a faskę to mogę zrobić dowolnym. Baza 55, bo to druga baza. Założyłem, że tutaj w miarę nisko z prędkością skrawania, bo on może być mało sztywny. Z wodą. Zacznij promień od zera. Średnica wewnętrzna wynosi 70. Nasz promień wynosi, załóżmy, 1. I nasza naszego wytaczaka to pewnie 0,4. Skrawaj po ile chcesz. Dam mu jakąś absurdalnie dużą wartość. Posuw 0,15. Przejścia wykończeniowego nie chcemy, co oznacza, że na gotowo nie zostawiaj żadnych nadatków do domu, do domu. Play. I jak już mam te faski, to został mi ten rowek. No to rowek. Szukam czegoś, co wygląda jak rowek. To wygląda jak rowek. I tutaj będzie już narzędzie piąte. Potrzebujemy 5 narzędzi do tego detalu, chyba że tym samym wytaczakiem będzie z gruba i wykończenie, no ale to raczej nie zadziała.
Wyzeruję sobie wszystko oczywiście, żeby nie było. Zacznę od piątego narzędzia. 55 baza. Szerokość naszej płytki. Tam jest 2,65 rowek, czyli pewnie będę miał płytkę dwójkę i trzeba się będzie nią rozbić. Ona ma jakiś promyczek zaokrąglenia. Standardem będzie dycha. Pewnie ze 100 metrów, bo to będzie w miarę mocne obciążenie. Wiem, że to tylko dwójka, ale rowki wewnętrzne zawsze są stosunkowo dużym obciążeniem. Milimetr bezpiecznego i milimetr bezpiecznego z wodą. W tej chwili otwór ma 70. Na gotowo otwór ma mieć 73. Dobrze widziałem? Dobrze widziałem. Koniec mojego rowka znajduje się na 12 plus 2,65, czyli 14,65. A szerokość mojego rowka wynosi 2,65. Zaokrąglenie naroża. Promień czy faska? Myślę, że faska nam tutaj wystarczy, to tylko po to, żeby usunąć ewentualny grat. Nie wiem, dwudychowe? Myślę, że będzie ok. Posuw dla takiego narzędzia myślę, że z 500 na obrót to max. Nie jest bardzo głęboko, więc na raz do domu i to jest ostatnia operacja, więc powiem end program 30. Dosławka na koniec wklej. I teraz jak sobie puścimy symulację, widzimy, że mamy całą pierwszą obróbkę. Ja przyspieszę, żeby ona chwilę szybciej poleciała. Mamy wytaczanie i tak dalej. I maszyna się zatrzymuje. Teraz wyjmuję przednią, wsadzam go w drugą stronę i puszczam w drugą stronę. Na symulacji one nam się troszeczkę tutaj niestety zachodzą na siebie, ale ja zrobię taki patent, że odsunę tą bazę drugą, na przykład z 15 mm w prawo, żebyśmy na symulacji mogli zobaczyć, jak będzie wyglądała sama obróbka tej drugiej strony też. Żeby one się od siebie rozdzieliły trochę wyglądem. Czyli mam obrót detalu, hop. Teraz jak się... A, trochę mało 15 już widzę. Drugie 15 jeszcze się przerzucę. I teraz tak. Przesuniemy się lekko na początek. Weźmy całość. Czyli pierwsza strona. Druga strona. I teraz po tej drugiej stronie widzę, że na górze i na dole jest faska. Dzisiaj na dole daliśmy pamięć na górze faskę. A tu jeszcze jest ten nasz rowek. I widzę, że tutaj mam ładny promyczek. Tutaj mam rowek, który jest wykopany na dwa razy. To będzie ładnie, mam nadzieję, widać, jak tam przeleci pierwsza strona, tutaj zwolnię trochę. Albo nawet dam tryb single block, żebym każdą linię musiał akceptować. To będzie dobrze widać wtedy. Najpierw mieliśmy z zewnątrz faskę, ona się kończy. Teraz najpierw mieliśmy tak, tak, planowanie. To było planowanie, teraz zewnątrz faska. Teraz będzie wewnętrzny promyczek zamiast faski. Ciach, promyczek jest. I teraz mieliśmy nasz rowek. I na rowku, z racji tego, że nóż ma 2, a mam do wykopania 2,65, to on sobie wykopie raz, dwa wejścia po X-ie średnicowe. Dojazd, faska. I wyjazd. I zakończenie programu. I tym samym mamy, myślę, gotową obróbkę. Programowanie zajęło nam jakieś 17 minut z tłumaczeniem. Dzięki ślicznie za poświęcony czas. Mam nadzieję, że materiał się podobał i nauczyliście się z niego czegoś nowego. Detal był prosty, natomiast no, czasem takie proste detale się wykonuje. A jeżeli pomyślę sobie, że szanowny klient, dla którego to robiliśmy, robił to teraz na manualnej, czyli tą R2 musiał tam się zgrać i te faski sobie strzelić i w środku musiał się wstrzelić na to 70H7, no, CNC może dla niego będzie rozwiązaniem. Nie zawsze CNC jest rozwiązaniem, ale czasem jest. Tak przez pryzmat czasu można było toczyć wzdłuż X-a to pierwsze czoło, a nie po Z-cie, ale to już powiedzmy detale. Detal na pewno by wyszedł. Jeśli materiał Wam się podoba, jak zawsze zapraszam do lajkowania, subskrybowania, czy dzielenia się linkiem ze znajomymi, którzy też mogą się z tego filmu nauczyć czegoś nowego. Jeśli coś mówi tak, napiszcie dole w komentarzu i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku CNC Krok po Kroku już za tydzień.